Co się dzieje ze złotem? Co się dzieje z ceną złota? Czy na złocie można stracić? A jeżeli można stracić, to jak dużo można stracić? Czy można stracić kupując złoto 50%, 70% czy 90%? Mówmy sobie szczerze, jeżeli ktoś kupuje złoto tanio i sprzedaje drogo, to y, oczywiście matematycznie powinien zyskać. Jednak, jeżeli ktoś będzie kupował złoto drogo i sprzedawał je tanio, y, taniej aniżeli po zakupie ceny to oczywiście będzie tracić jest to oczywiste dlatego istnieje taka zasada kupujemy drogo przepraszam, kupujemy tanio, sprzedajemy drogo wtedy, gdy jest drogo, sprzedajemy, wtedy, gdy jest tanio, kupujemy tak się zyskuje na cenie złota. Oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania złota, do sprzedawania złota, sprzedawania złotówek, dolarów, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Pamiętajmy o tym, że to jest wszystko wideo edukacyjno informacyjno naukowe Zatem, ile można stracić na złocie i kiedy można stracić na złocie? To jest bardzo proste. Najwięcej ludzi, najwięcej ludzi traci na złocie lub na różnego rodzaju podobnych aktywach jak złoto, chociaż złoto jest same w swoim rodzaju, ale na takich aktywach, które działają na wyobraźnię w taki sposób, że na przykład kupują drogo. Na przykład dzisiaj mamy sytuację, w której cena złota to 2500 dolarów, proszę zobaczyć, prawda? Przed chwilą cena złota to było 2500 prawie 50 dolarów. I jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy osobę, która w danym momencie chce za mm, powiedzmy milion złotych kupić sobie złota no i ta osoba bierze ten milion złotych to jest jedyny milion złotych tej osoby, nie wprowadza żadnej dywersyfikacji czyli nie inwestuje tych pieniędzy w inne rzeczy jak akcje jak może jaka, jakieś mieszkanie może jakaś ziemia, prawda może zestaw jakichś walut, prawda tylko bierze ten milion złotych i inwestuje tylko i wyłącznie w to złoto i kupuje za milion złotych złota, no i mamy jedna i, i, powiedzmy, liczy na to że to złoto z 2,500 tysiąca dolarów za jedną uncję wzrośnie na przykład do 5000 dolarów za jedną uncję. Jednak może dojść do sytuacji, w której banki centralne będą bardzo mocno podwyższać swoje oprocentowania. Wiemy, że dzisiaj jest inaczej, ale ja tutaj opowiadam inną historię. Dzisiaj te banki już obniżają oprocentowania, więc złoto powinno drożeć. Ale może dojść do sytuacji, w której banki centralne znowu zaczną mocno podwyższać oprocentowania. I co będzie wtedy się działo? No wtedy, jeżeli na przykład dolar amerykański podwyższyłby swoje oprocentowanie na przykład do 10%, dzisiaj to jest 5,5, to bardzo dużo ludzi wolałoby trzymać może dolary amerykańskie, bo by dostawali na przykład 10 czy tam 12% za zatrzymanie y, dolarów w dolarach w banku, prawda trzymając milion dolarów w banku, dostawalibyśmy na przykład 120 tysięcy dolarów rocznie. Fajny deal! Prawda? I wtedy cena złota może mocno spaść. Wyobraźmy sobie, że cena mostu spada, na przykład spada o 50% do 1000 dolarów za jedną uncję. Dzisiaj mamy 2,500 dolarów za jedną uncję, więc stracilibyśmy dosyć dużo, bo yy, yy, ponad 60%, prawda? stracilibyśmy yy, pieniędzy, ale czy byśmy stracili je na zawsze, że kupując tu za milion złotych złota, kupując tu za milion złotych złota, Gdyby doszło, za po 2,5 tysiąca dolarów, gdyby doszło do zapaści ceny złota z 2,5 tysiąca dolarów za jedną uncję do 1000 dolarów za jedną uncję, to jest to oczywiste, że na każdej uncji stracilibyśmy 1,5 tysiąca dolarów, tak? W każdą uncję zainwestowaliśmy 2,5, uncja teraz kosztuje 1000, stracilibyśmy 1,5 tysiąca. Ale stracilibyśmy te pieniądze tylko w przypadku... Takim, że sprzedajemy to złoto, tak? czyli musielibyśmy to złoto sprzedać, gdy spadło na cenie, raczej spadło do 1000 dolarów za jedną uncję i wtedy byśmy stracili. O, kupiliśmy drogo i sprzedaliśmy tanie. Tak. Kupiliśmy po 2,5, sprzedaliśmy po 1000. Jednak no, może dojść wtedy do takiej sytuacji, prawda, że to złoto wróci, no i tak zazwyczaj jest, właściwie tak jest zawsze, prawda, czy czasem po prostu to dłużej trwa, ale tak jest po prostu zawsze, że to złoto wraca do swojej ceny sprzed zapaści, prawda? I ono wróci do 2,5 tysiąca dolarów, ale nawet zyska do 3 tysięcy, do 4, do 5 tysięcy dolarów. Więc gdyby ta osoba zaczekała i nie sprzedawała tego złota, to by gdyby złoto wróciło znowu do 2,5 tysiąca dolarów. No, nie straciłaby nic, nie zyskałaby nic, nie straciłaby nic, no ale gdyby ta osoba zaczekała do chwili, gdy to złoto jednak będzie kosztowało 3, 3,5-4 i wtedy sprzedała to złoto, no to wtedy by zyskała i to jest proste. Mieliśmy podobną sytuację dawno, dawno temu. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy sytuację, tutaj, tutaj zlikwidowano standard złota. Tu mieliśmy sytuację, gdy zlikwidowano standard złota i proszę zobaczyć. W 79 roku na tym wykresie widzimy, że jedna uncja złota kosztowała prawie 900 dolarów. W 79 roku, czyli dosyć kawał temu, prawda? Yy, jednak proszę bardzo, 10 lat wcześniej, yy, a właściwie jeszcze, bo tu 79, no i proszę zobaczyć, w 71, czyli 8 lat wcześniej, złoto kosztowało tylko 30 dolarów za jedną 40-30, no i wzrosło do 900. Tak? Do 900. Ludzie, którzy kupili tutaj złoto, gdy ono było tanie, o tutaj, prawda, i sprzedali tu u góry. No to byli zarobieni. Jednak gdyby kupić tu u góry i sprzedać tu na dole, no to bylibyśmy stratni. Ale jak to zrobić, żeby nie tracić? Przede wszystkim, oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania złota, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Chodzi o to, szanowni państwo, że nawet w sytuacji, w której to złoto z 40 dolarów za jedną uncję wzbiło się do prawie 1000 dolarów za jedną uncję i potem się zapadło, dalej było można zarobić, zarabiać na kupowaniu złota. Dlaczego? Bo jeżeli założymy, że kupujemy złoto co jakiś czas po niskiej cenie, co jakiś czas, co pół roku, co trzy miesiące, co miesiąc, wtedy ta cena jest po prostu niska. A nawet gdybyśmy tego nie robili po niskiej cenie, tylko po takiej jaka jest, to proszę bardzo, kupilibyśmy tu, kupilibyśmy tu, kupilibyśmy tu, kupilibyśmy tu, kupilibyśmy tu. Powiedzmy, tu byśmy przestawali kupować prawda, po 2,5 tysiąca, ale nawet jakbyśmy kupowali. Tu, tu, prawda? Tu, 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 byśmy kupili, tu 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 byśmy kupili. No to i teraz jest pytanie, i tu byśmy kupili. I teraz jest pytanie, do roku 2008, czy byśmy zyskali, czy byśmy stracili? No, w 2008 roku jedna uncja to było 1000 dolarów, 7-8 1000 dolarów. To oznacza, że wszystko to, wszystko co zostało kupione poniżej 1000 dolarów, to dało powiedzmy jakiś tam zysk, już pomijając tą inflację, prawda? Widzimy, że tutaj dało wszystko zysk, wszystko dało zysk, prawda? Wszystko dało zysk, tylko właśnie trzeba czekać, czekać i jeszcze raz czekać, prawda, i inwesty... złoto się kupuje wtedy, gdy jest stanie, długoterminowo, e, widzimy, nawet to złoto drogie z 79 to i tak by było do przodu, choć pod kątem inflacji nie za bardzo, ale dlatego, że ktoś robił w ten sposób inwestycje co jakiś czas, to wcale tego złota tutaj dużo nie kupił, prawda, Wtedy, gdy ono było drogie, bo kupował bo kupował yy, taki osobnik to złoto co jakiś czas, a nie za wszystkie swoje pieniądze naraz. Bo gdyby osoba wzięła te 5 milionów i kupiła tu złota naraz, no to by bum, tak? I musiałaby czekać 20 czy tam 30 lat, żeby ewentualnie nominalnie chociaż się zwróciło. Jednak, jednak, yy, pokażę Państwu jeszcze coś innego. Nawet gdybyśmy wzięli pod uwagę yy, proszę bardzo. Widzicie, tu się wydaje, że to jest taka sytuacja zła dla ceny złota, że to były złe czasy dla ceny złota, ale nie do końca, bo jeżeli weźmiemy tutaj, proszę bardzo. Tutaj złoto kosztowało 293 najtaniej, no i za kilka miesięcy kosztowało 500, czyli złoto wzrosło 100% właściwie. Proszę zobaczyć, tutaj, prawda? Mamy, mamy, mamy coś takiego, czyli kup kupiliśmy tanio, a tu już jest po 500. 100% drożej, tak? Czyli tu, jak gdybyśmy kupili za milion złotych w tym dołku, no to byśmy zyskali 100%, czyli byśmy mieli 2 miliony złotych, tutaj też jest dołek i tu też do góry widzimy, tu też są dołki, tu jest dołek, tu można sprzedać, tu jest dołek, tu można sprzedać, to tutaj tu już by nie było dołka, bo nie ma tej mi ale, za ale ale biorąc pod uwagę fakt, że tu widzicie i pum, tak? Czyli można nawet kupować, sprzedawać, kupować, sprzedawać, kupować, sprzedawać, kupować, sprzedawać, kupować, sprzedawać, tak to działa. I wtedy ludzie mówią to, dlaczego ludzie tak nie robią. No właśnie, szanowni Państwo, robią. <grafię> Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczek w górę. I pamiętajmy, złoto nie jest dla wszystkich, inwestowanie nie jest dla wszystkich. Pamiętajmy, że można stracić dużo swoich pieniędzy. Nie namawiam nikogo do kupowania, sprzedawania złota, robienia czegokolwiek z swoimi pieniędzmi. Ale widzimy, ile było można zarobić pieniędzy na kupowaniu złota, szanowni Państwo, tanio i sprzedaży tego złota drogo. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!